Po ponad 100 latach istnienia Dąbrowa Górnicza ma szansę stworzyć prawdziwe centrum miasta. Pod koniec 2015 roku gmina przejęła od Skarbu Państwa blisko 4-hektarowy teren po fabryce Defum. Od tego czasu celem miasta jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum. Wiemy jedno, żeby stworzyć centrum Dąbrowy Górniczej na obszarze fabryki pełnej życia, bo o tym mówimy. Trzeba dokonać dużo daleko idących zmian w zakresie komunikacji tramwajowej, samochodowej, kolejowej, pieszej. No i w samym obszarze należy zaproponować takie rozwiązania multifunkcyjne, które będą atrakcyjne dla mieszkańców. Nad wizją nowego centrum wspólnie z władzami pracowali mieszkańcy. Konsultacje z nimi trwały ponad rok. Konsultowaliśmy poprzez mobilne punkty konsultacyjne, czyli takie stanowiska, które zachęcały mieszkańców do wypowiedzenia się podczas różnych imprez, nie tylko mieszkańców Dąbrowy Górniczej. No i zachęcaliśmy również poprzez tak zwane debaty podwórkowe, czyli w całym mieście odbywał się cykl takich spotkań z mieszkańcami, gdzie mieszkańcy opowiadali, jaką mają wizję fabryki i też całego Śródmieścia. Podczas tych spotkań i rozmów mieszkańcy wskazywali, że Dąbrowa nie ma jednego centralnego miejsca spotkań. Mieszkańcy wskazywali, że chcieliby, aby fabryka pełna życia, aby nowe centrum miasta było takim miejscem, gdzie można wyjść, gdzie można zaprosić znajomych, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj spędzać czas, nie wiem, załóżmy nad jeziorami Pogoria, i aby to miejsce zapewniało różnego rodzaju, tak jak wspomniałem wcześniej, atrakcje, żeby można było gdzieś dobrze zjeść, napić się dobrej kawy, a także miło spędzić wieczór. Właśnie ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Centrum Dąbrowy Górniczej z uwzględnieniem terenu fabryki pełnej życia. Do przeprowadzenia konkursu wyłoniono katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jego wyniki powinny być znane pod koniec roku. Kolejnym etapem będzie pozyskanie partnerów inwestorów strategicznych, którzy wspólnie z miastem zrealizują zwycięską koncepcję projektową. SK Info.